Duża zmiana w szczepieniach. Specjalna konferencja rządu Adam Niedzielski. Chcemy dopuścić możliwość mieszania szczepionek. Chcemy dopuścić schemat, który dopuszcza możliwość mieszania szczepionek. To jest warunkowanie zgłoszeniem niepożądanego odczynu poszczepiennego, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia zapowiedział również premię dla lekarzy rodzinnych, którzy zaszczepią jak najwięcej swoich pacjentów. W konferencji prasowej udział wzięli pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz P.O. prezesa NFZ Filip Nowak. Dworczyk przekazał najnowsze informacje dotyczące szczepień. Niestety widzimy, jak cały czas spada liczba rejestracji. W zeszłym tygodniu średnia dzienna to było około 44 tysięcy. W tym tygodniu po raz pierwszy od wielu tygodni nie przekroczymy miliona szczepień. W większości to są drugie dawki. Zwolnienie, jeśli chodzi o tempo szczepień, widać w wielu krajach europejskich. Wyczerpują się zasoby osób zainteresowanych szczepieniami, powiedział Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Jak zapowiedział, od dzisiaj koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o dofinansowanie w wysokości 8 tysięcy złotych. To dofinansowanie na organizację lokalnego wydarzenia promującego szczepienia. Wśród kół gospodyń wiejskich będą rozlosowane nagrody, za pierwsze miejsce 100 tysięcy złotych. Drugie i trzecie miejsce będzie to 50 tysięcy złotych. Nagrody przewidziano nawet dla 1000 kół, poinformował szef KPRM. Dworczyk dodał, że w mniejszych miejscowościach i na wsiach odnotowuje się mniej szczepień. Ta fala się rozpędza, możemy powiedzieć, że zegar tyka i czas nieubłaganie idzie do przodu. W tej chwili jesteśmy w sytuacji, gdy zadajemy sobie pytanie, czy będziemy mieli czwartą falę pandemii, tylko kiedy ona nastąpi i jaka będzie jej intensywność. Wszystkie analizy, którymi dysponujemy, pokazują, że ta fala będzie się rozpędzała. Jesteśmy w momencie przesilenia. W tej chwili średni poziom zakażeń dochodzi do 100, to nie stanowi zagrożenia dla służby zdrowia, ale w skali tygodnia odnotowujemy wzrost o około 20%. Powiedział minister zdrowia. Niedzielski dodał, że ten zegar tyka, ten zegar cały czas mierzy czas i dochodzimy do takiego punktu, w którym naprawdę przyszłość jest określona przez nasze zachowanie. Jeżeli nie będziemy kontynuowali dalej tej intensywnej, dynamicznej akcji szczepień, to skazujemy się oczywiście i na większą liczbę zakażeń, ale też oczywiście czasowo na stosunkowo szybsze jej wystąpienie. Odnosząc się do informacji o szczepieniach w grupie osób najbardziej narażonych na ryzyko przechowywania COVID-u, minister zdrowia przyznał, że mamy ten stopień wyszczepienia stosunkowo dobry, gdyż zbliża się on do 80%. Ostrzegał jednak przed wariantem Delta koronawirusa, który ma potencjał bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się. Ale patrząc na to, jak rozwija się nowy wariant Delta, który jest bardziej zakaźny od tych, z którymi mieliśmy do czynienia, a pamiętajmy, jakie tempo zjawisk epidemicznych wynikało z samego wariantu Alfa, czyli z tego wariantu brytyjskiego, więc musimy się liczyć z tym, że w grupie osób, które są najbardziej mobilne, a mówię tutaj o osobach właśnie w wieku do 40, do 50, do 60 lat, ten wirus ma potencjał bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się, przestrzegał. Kolejne obostrzenia? Jak dodał szef resortu zdrowia, jeżeli stopień wyszczepienia będzie wysoki, to możemy spodziewać się, że apogeum czwartej fali nie będzie stanowiło zagrożenia dla wydolności systemu opieki zdrowotnej. Minister podkreślił, że każda decyzja o zaszczepieniu to zmniejszanie ryzyka tego, co będzie się działo na jesieni. Poinformował, że decyzje o obostrzeniach będą podejmowane w przypadku zagrożenia dla wydolności polskiej infrastruktury leczniczej. Cały czas będziemy proponowali takie instrumenty, które skłaniają do szczepień, które motywują do szczepień, dodał szef MZ. Możliwe mieszanie szczepionek. Chcemy dopuścić schemat, który dopuszcza możliwość mieszania szczepionek. To jest warunkowanie zgłoszeniem niepożądanego odczynu poszczepiennego, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak doprecyzował, jeżeli ktoś zastosował jeden z preparatów, po którym wystąpił niepożądany odczyn, to może zastosować chociażby preparat mRNA,
który w obiegowej wiedzy oznacza mniejsze wystąpienie takiego odczynu. Jak dodał, w ocenie Rady Medycznej efektywność tego rozwiązania w obliczu pojawiających się nowych mutacji daje możliwość utrzymania wysokiej odporności, nie tylko w kontekście zakażeń, bo to nie jest najważniejsze, tylko w kontekście ochrony przed ciężkim zakażeniem. Szef resortu zdrowia przyznał, że wspólnie z NFZ podjął decyzję w sprawie premii dla lekarzy. Udało nam się wypracować schemat współpracy, który będzie premiował lekarzy rodzinnych, którzy uzyskają wysoki poziom wyszczepienia na swojej liście pacjentów, podsumował Adam Niedzielski. System motywacyjny cały czas z ministrem Michałem Red, Dworczykiem i z premierem staramy się tworzyć systemy motywacyjne i o jednym z nich będę chciał z ministrem Dworczykiem powiedzieć jutro. On wiąże się z działalnością POS, poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19, wykonano 33,4 milionów szczepień, wynika z najnowszych danych rządowych. W pełni zaszczepionych jest ponad 16,7 milionów osób. Z zestawienia wynika, że wykonano dotąd 33 482 067 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem Johnson & Johnson lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w Unii Europejskiej szczepionek, jest 16 759 941 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 171 193. Ponad 40 milionów dawek łącznie do Polski dostarczono dotąd 40 832 480 dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek. Ponadto zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 484 niepożądane odczyny poszczepienne. Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Janssen Johnson & Johnson jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Janssen szczepione są osoby od 18 roku życia. Od 7 czerwca preparatem firmy Pfizer-BioNTech, obok osób pełnoletnich i w wieku 16-18 lat mogą być szczepione także dzieci w wieku 12-15 lat.